serdecznie na konferencji prasowej po pierwszym meczu w Ekstraklasie. Na początek chciałbym prosić o komentarz pana trenera Górnika Zabrze, pana Adama Nawałkę. Uważam, że było to naprawdę dobre spotkanie, dobry mecz, pełen emocji, pełen zwrotu, akcji. Od samego początku, muszę powiedzieć, że od samego początku wierzyliśmy w zwycięstwo. I nawet stracona bramka w 20 minucie w sytuacji takiej, kiedy przejęliśmy od samego początku inicjatywę, w ogóle nie wpłynęła na to, że straciliśmy komfort, że straciliśmy w jakiś sposób komfort gry, strategię, którą wcześniej zaplanowaliśmy. Cały czas ta organizacja wyglądała podobnie i w końcu w drugiej połowie przyniosła efekty. Muszę pochwalić drużynę Piasta. Rzeczywiście drużyna bardzo ciekawa, stworzona tutaj przez trenerów. Widać, że ta praca naprawdę jest bardzo dobra i rzeczywiście ta drużyna, myślę, będzie odbierała punkty w następnych meczach innym zespołom. Powodzenia w następnych meczach. Natomiast ja przede wszystkim muszę pochwalić moich zawodników właśnie za konsekwencje w grze, za zaangażowanie, za poświęcenie i myślę, że te elementy były takimi kluczowymi. W sytuacji takiej, gdzie wiadomo, przegrywa się, byliśmy również przygotowani na taki scenariusz, że coś się nie powiedzie. Dlatego uważam, że ten mecz był dobry w wykonaniu moich zawodników. Brawa dla nich właśnie za tą konsekwencję, a wiele akcji naprawdę było na dobrym poziomie, z dużym rozmachem i myślę, że możemy być na dzień dzisiejszy zadowoleni, chociaż wiadomo, było jeszcze wiele braków takich, nad którymi musimy pracować i sobie doskonale z tego sprawę zdajemy. Natomiast to zwycięstwo myślę, że zadedykujemy naszym kibicom, ponieważ no, bardzo ich brakowało w dzisiejszym meczu. Myślę, że w ogóle temu widowisku bardzo brakowało właśnie tego elementu, że jednak dwie drużyny praktycznie derby ścierają się ze sobą. Jest święto zarówno na boisku poprzez dobry poziom meczu, jak i również na trybunach. Tego zabrakło, ale mam nadzieję, że trochę osłodziliśmy właśnie tymi trzema punktami naszym kibicom to, że dzisiaj nie mogli przyjść. Natomiast również to zwycięstwo dedykuję pani prezydent, która dzięki temu, że jest ta opieka ze strony właściciela, mamy naprawdę warunki takie, które możemy w pełni realizować nasz plan szkoleniowy i myślę, że tutaj jest to również takie kluczowe wsparcie. Dziękuję. Dla nas kluczowa sytuacja to była ta 64 minuty. Była ona przy naszym boksie, więc wydaje mi się, że ona była bardzo kontrowersyjna. Do tego momentu, tak jak trener powiedział, że te zespoły miały swoje sytuacje i to był moment, gdzie wydawało nam się, że przyjęliśmy inicjatywę, zaczęliśmy grać, poczuliśmy się pewniej. Natomiast czerwona kartka i kolejne minuty wpłynęły na to, że dzisiaj zostaliśmy na swoim stadionie pokonani. Tak, to podkreślam, była to bardzo kontrowersyjna sytuacja. Zarówno Matras, jak i Gancarczyk walczyli o piłkę. Sędzia taką podjął decyzję. No, nie chcę na gorąco podejmować, tak jak mówię. Dla mnie jest to sytuacja do analizy. Zobaczymy, myślę, że na spokojnie zobaczymy w telewizji, to ocenimy. Ale zgadzam się z Dajaną, że różnie można było czytać. Ja też się z tym zgadzam, że to była taka kontrowersyjna sytuacja. Natomiast trzeba pochwalić pana sędziego. Prowadził te zawody naprawdę doskonale. Rzadko się zdarza, żeby sędziowie z takim wyczuciem prowadzili grę. Zarówno pozwalali piłkarzom na ostrą grę, natomiast widać było, że ta gra zaczyna być trochę brutalna już i dlatego myślę, że starał się to wszystko przerwać. Moim zdaniem
pan sędzia naprawdę zasługuje na duże słowa pochwały, bo tak jak powiedziałem, liczy się właśnie to czytanie gry, to żeby sędziowie szli z duchem gry i dzisiaj właśnie w ten sposób sędzia prowadził to spotkanie. Dziękuję bardzo.